Rządowy zakaz gry w piłkę na szkolnym boisku nie to nie jest żart, to raczej smutna rzeczywistość w Psarach pod Chrzanowem. Smutna dla dzieciaków, bo akurat mieszkaniec, który sądowi się poskarżył, może się cieszyć błogą ciszą po 17 w dni powszednie i przez całe weekendy. O co cały ten hałas opowie Maciej Mazur. Wolny dzień, święto, a na boisku w Psarach koło Chrzanowa pusto. I tak ma być, postanowieniem sądu. W soboty i w niedzielę i święta nie wolno nam w ogóle korzystać? W dni powszednie wolno, ale tylko do 17. Oburzeni mieszkańcy wywiesili transparenty. W naszym sołectwie to jest jedyne takie boisko, które jest przy szkole, gdzie jest plac zabaw i jest boisko razem. Postanowienie sądu to efekt sprawy, którą gminie założył sąsiad szkoły. Przeszkadza mu hałas. On tu się sprowadził się w miejsce, gdzie wiedział, że stoi szkoła, gdzie to boisko już od dawna istnieje. Swój punkt widzenia opisał w czasopiśmie Materiały Budowlane. Siedzę we własnym domu, wszystkie okna szczelnie zamknięte. Na głowie mam ochronnik słuchu. Nie wiem, czy na boisku w tej chwili odbywa się mecz. Boję się sprawdzać, gdyż ekspozycja na dobywający się stamtąd łomot powoduje u mnie momentalną reakcję. Zdenerwowanie, wzrost tętna i ciśnienia, a w konsekwencji wszelkie objawy tak zwanego zmęczenia akustycznego. Gdy są ferie, gdy są wakacje, w ogóle zakazał nam korzystania z boiska. Z postanowieniem sądu można dyskutować, ale lepiej go nie łamać. Każde naruszenie tego postanowienia nałożył na gminę 500 zł kary. A dzieci? Dzieci po 17 do domu oczywiście. Ich zadowolenie, radość z życia kojarzy się z tym, że oni będą się ruszać, będą wydawać dźwięki, będą śpiewać, będą hałasować. Ale właśnie te dźwięki. Wróćmy do artykułu. Mamy do czynienia z najgorszą z możliwych sytuacji akustycznych. Sygnały kopnięć osiągają swój pik w okolicach 100 Hz, a co równie istotne, są sygnałami o wielu zmiennych. Zmienny kierunek padania, wiadomo, piłka się nieustannie przemieszcza. Zmienność występowania impulsów w czasie, zmienne natężenie, każde kopnięcie jest inne. Zmienna częstotliwość, w zależności od rodzaju używanych piłek. Na szczęście dziś na boisku cisza, nic się nie dzieje, a jeżeli komuś cała ta historia wydaje się śmieszna, to czas spoważnieć. Wspominaliśmy o karach za łamanie zakazu? Gmina została już zobowiązana kolejnym postanowieniem sądu do wypłaty temu mieszkańcowi 57 tysięcy złotych. Cisza i spokój są bezcenne. Maciej Mazur, fakty.